Dzień dobry Państwu. Wizyta Michaliny i Georgia, bulldogów angielskich, przepięknej urody, nietuzinkowej oczywiście trwa. Dzień dobry. To są ulubione psy pani doktor. Zawsze się martwi o ich oddech, bo faktycznie chrumkają, wsząkają i często nie pachnie im fiołkami z paszczy. A jest to efekt no i takiej urody, wielu rzeczy chyba, ale zacznijmy od higieny jamy ustnej. Czy myć są w ogóle zęby? Oczywiście, że tak. Należy pielęgnować zęby, jamę ustną, ponieważ mają niesamowite, przecież one same sobie nie wstaną rano i nie wezmą pasty i szczoteczki, nie umyją sobie elegancko przed ustem zębów, tylko naszym obowiązkiem jest zadbanie o tą higienę, ponieważ kamień nazemny, bakterie u nich tak samo odkładają się jak u nas i do tego musimy przygotować zwierzęta już jako szczeniaczki. Zaczynamy się bawić z nimi paluszkiem, delikatnie masując im dziąsełka, wtedy one wiedzą, że ta higiena nie jest niczym strasznym. Natomiast kiedy zaczniemy stosować higienę jamy ustnej, w momencie, kiedy one już są dorosłe, może to być uciążliwe. Czyli trzeba je właśnie przyzwyczajać od najmłodszych lat. No ale dobrze, jeśli nam się to nie udało z różnych względów, bo tutaj mamy jednego psa wziętego jakby z odzysku, delikatnie rzecz ujmując, i on ma problem ewidentnie z zębami. Michalina zębów dolnych nie ma, pomijając, że tutaj George ma przepiękne zęby, każdy w inną stronę. Może ja pokażę? Tak. Tak, ale on ma piękne, śnieżno-białe, to, że krzywe, no to trudno. Natomiast... Tak, dlatego jest taki piękny. Natomiast u Michaliny tych zębów na dole brak. Starte, tak? Starte. No i widać, mamy kamień. One są, proszę zobaczyć, są, widać resztki zębów. Prawdopodobnie w swojej przeszłości albo była zamknięta, albo gryzła klatkę, albo bawiła się kamieniami i to powoduje starcie zębów. No i oczywiście mamy kamień, który się zebrał na tym kle. I na tym kle i kamień już wymaga interwencji weterynaryjnej. Czy to może być przyczyną też no, nieprzyjemnego zapachu? Oczywiście, że tak, bo kamień to jest nic innego jak pozostałe resztki jedzenia, które tam się osadzają i bakterie. I jeżeli tego nie zrobimy, możemy doprowadzić do tego, że u psa z biegiem czasu zacznie się parodontoza i zęby mogą zostać usunięte. A jakie rasy najczęściej odwiedzają tutaj panią, pani doktor, jeśli chodzi o problemy z zębami? Yorkshire widziałam bardzo często. Tak, jest taka zasada, że im mniejsza rasa, tym gorsze zęby. I bardzo słabe ząbki mają niestety nasze popularne joreczki, którym się zaczynają zęby i kamień zbierać już w wieku 3-4 lat. Większe psy, mniejszy problem z zębami. A jak rozpoznać, że na przykład jakieś dolegliwości mogą się dziać od zębów właśnie? Bo tak naprawdę od zębów jest wiele chorób, ale jak to rozpoznać? Nie wiem, czy też się objawia to jakąś apatią, czy to są dolegliwości bólowe, brak apetytu? Trudności. Pierwszym takim objawem jest trudność w trakcie jedzenia, kiedy pies wykazuje bolesność, ponieważ nie umie sobie ugryźć, wziąć, pobrać suchego jedzenia. Jest to nieprzyjemny zapach, jest to dyskomfort, czasami jest taki ból, że psy mają skręconą głowę, czasami tworzy się duża opuchlizna i to jest znak, że czym prędzej musimy już coś zrobić z tymi zębami. No to obalajmy dalej mity, bo różne mity już obalały się pani doktor. Teraz reklamują różne środki, że coś się nalewa, wsypuje do wody, pies to pije i nie ma niemiłego zapachu z ust. Czy to jest prawda? Jest to prawda, jeżeli to stosujemy w odpowiednim momencie, bo nie jest to lek cudowny i kiedy zęby są chore, żaden lek nie pomoże. Na pewno te preparaty zmniejszają pH w jamie ustnej i powodują później oddalają odkładanie się kamienia nazębnego. Więc kamień nie jest tak, że nic nie będzie się tworzyć, bo tworzyć się będzie niestety, natomiast nie tak szybko jak u tych psów, które tego nie dostają. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Buldogi angielskie i nie tylko ta rasa, to częste też problemy związane ze stawami i z kośćmi. I to będzie tematem naszego następnego spotkania, na które zapraszamy serdecznie wspólnie z dr Izabelą Król. Dziękujemy bardzo.